Myślę, że ta piosenka, którą przed chwilą Państwo wysłuchali, której przed chwilą Państwo wysłuchali, powstała przed COVID-em, a teraz trwa pandemia. Piąta fala już tu jest, Czesław Hoc też jest, ale przy telefonie poseł, lekarz, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i autor ustawy, która jest procedowana w parlamencie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Współautor ustawy, współautor. Projekt ustawy o weryfikacji covidowej, tak potocznie pewno nazywa się ta ustawa. Po co nam taka ustawa? No panie redaktorze, tak jak pan wspomniał, piąta fala idzie, a więc sytuacja jest przytłaczająca, wręcz przerażająca, bardzo niepokojąca. A więc kwestia projektu tej ustawy jest zasadniczo uzasadniona. No i trzeba jak najszybciej to już wprowadzać w czyn, aczkolwiek ta ustawa jest bardzo, powiedziałbym, wyważona, ostrożna, bardzo koncyliacyjna, bo zakłada praktycznie możliwość, niekonieczność, możliwość pracodawcy żądania testu, który ma być wykonany bezpłatnie, chyba że będzie ktoś zwolniony z powodu tego, że był zaszczepiony albo ma status ozdrowieńca. Więc przede wszystkim promowanie testowania i bezpłatnego testowania. No i oczywiście nie z tego powodu, jeśli nawet nie będzie chciał wykonać testu, nie będzie zaszczepiony pracownik, nie będzie status miał ozdrowieńca, to też nie wolno go zwolnić z tego powodu z pracy, nie można mu obniżyć wynagrodzenia, natomiast pracodawca będzie mógł go oddelegować do innego miejsca pracy, właśnie w aspekcie tym, żeby nie spotykał się z klientami albo nie miał styczności z pozostałymi pracownikami. No to jest praktycznie tak naprawdę uchronienie miejsc pracy i firm. A druga taki komponent to jest to, że pracodawca ma pewien bonus, może mieć pewien przywilej, bo jeśli spowoduje, że jego załoga będzie zaszczepiona, bądź będzie miała status ozdrowieńca, bądź będzie miała ważne, ujemne testy i będzie przyjmować do swojej firmy czy swojej działalności klientów, którzy właśnie będą mieli ten sam status, no to nie będzie podlegał żadnym ograniczeniom, żadnym restrykcjom i będzie mógł naprawdę rozwijać się i być konkurencyjny wobec innych tych, którzy właśnie tego nie zrobią. Natomiast ten artykuł 7, który miał obowiązywać możliwość obowiązywania zaszczepienia pracowników służby zdrowia, a więc lekarzy, szpitali, znaczy podmiotów leczniczych, szpitali, przychodni, zakładu opiekuńczo-leczniczego, hospicjum, czy też nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, no już został skonsumowany poprzez rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 roku, który zresztą został w oparciu o inną ustawę, mianowicie ustawę o przeciwdziałaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Obowiązuje już do 1 marca, że każdy musi, pracownik szpitala, medyczny, niemedyczny, pracownik apteki, czy też student, który odbywa praktykę, będzie musiał, jest zobowiązany do zaszczepienia się do 1 marca. Czyli praktycznie my idziemy stosunkowo, może i w niektórych kwestiach powolnych, jeśli mówimy o projekcie ustawy, ale w niektórych kwestiach idziemy do przodu i widzimy tę konieczność, że musimy się zaszczepić, bo to jest jedyna droga, jedyna realna szansa, żebyśmy wyszli z tej śmiertelnej walki z koronawirusem zwycięstwa. Ale to, czy to jest jedyna droga, bo przecież niektórzy twierdzą, że Omikron to jest ten wirus, który się roznosi bardzo szybko, łagodny przebieg choroby i odporność stadna zostanie osiągnięta przez szczepionkę naturalną, czyli przez przechorowanie koronawirusa i koniec na tym i zapominamy o koronawirusie. No panie redaktorze, to są takie pobożne życzenia. Medycyna jest sztuką i tutaj nie możemy pewne kwestie wykluczać oczywiście, ale my musimy wiedzieć, że jest faktem, że tylko zaszczepieni w 80% gwarantują, że ten przebieg będzie lekki. Może nawet nie będzie wymagać hospitalizacji, już na pewno nie respiratoroterapii, czy też mniejsza ilość albo praktycznie zdecydowana mniejsza ilość zgonu. A więc
my musimy opierać się na pewnych faktach, pewnych obserwacjach, doświadczeniach, tak jak cały świat to robi i my musimy brać pod uwagę no, te kwestie, które są najbardziej wiarygodne i najbardziej udowodnione naukowo. No, tak to byśmy zrobili w ten sposób, że panie redaktorze, no, moglibyśmy się zgodzić w ten sposób, że w takim razie zostawiamy sobie samemu ludzi starszych, ludzi z obniżoną odpornością, ludzi po przeszczepach narządów, ludzi po dializoterapii, ludzi, którzy mają jakieś przewlekłe leki, biorą immunosupresyjne i byśmy powiedzieli, no proszę bardzo, no nie robimy nic, tylko ci ludzie no też no, albo przetrwają, albo nie przetrwają, no to by była praktycznie selekcja naturalna. My nie możemy do tego dopuścić. My musimy działać zgodnie no, z imperatywem służby zdrowia, jakim jest dobro przede wszystkim pacjenta. No to jeżeli, panie doktorze, panie pośle, jeżeli tak, to dlaczego nie leczymy koronawirusa? Dopiero po 2 latach teraz Kanadyjczycy powiedzieli, dobrze, jest lekarstwo na koronawirusa, my zaczynamy je wprowadzać, już sprowadzili to lekarstwo, tylko tyle, że ono już jest, ma swojego producenta. Ten producent pewno przypadkowo nazywa się Pfizer. Nie, panie redaktorze, co innego jest leczenie, terapia, co innego jest zapobieganie. Szczepionki są najpotężniejszym orężem w zapobieganiu groźnych chorób zakaźnych. To jest leczenie. Leczenie, proszę zwrócić uwagę, że my nie mamy jeszcze dokładnych leków, bo praktycznie to, co pan redaktor wspomniał, to są leki, które mielibyśmy podawać w ciągu pierwszych dniach infekcji, a więc no, infekcji, która może być skąpoobjawowa, która może skończyć się tragicznie albo dramatycznie. Natomiast my nie mamy pewności no, skuteczności tych wszystkich leków, bo przecież mamy Remdesivir, mamy te pewne leki przeciwwirusowe, mamy przeciwciała monoklonalne, mamy inne leki, które wiemy, że działają w odpowiednim etapie choroby. To dlaczego ich, dlaczego ich nie podajemy? Panie doktorze, po pierwsze, nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, że one działają no, w każdym etapie choroby. Po drugie, no, choroba jest nieprzewidywalna. Choroba, jak pan redaktor z początku zauważył też, że ma wiele wariantowości. Teraz jest omikron, czy był delta, też alfa, a więc zmienia swoje oblicze i właśnie może zmieniać swoje oblicze między innymi dlatego, że właśnie są niezaszczepieni, bo oni, ten wirus ma tam największe szanse albo największe możliwości w aspekcie właśnie wariantowania, w aspekcie mutacji, bo tam przebywa niepokojony przez nikogo, przez nic, przez żadne przeciwciała, przez żadne immunogenne działanie organizmu i dlatego może między innymi mi się właśnie tak swobodnie przemieszczać i transmitować i praktycznie mutować. A więc my musimy być naprawdę tutaj bardzo, no, powiedziałbym, zdroworozsądkowo i podchodzić do tego do tej kwestii i szczerze mówiąc naukowo. No, to nie jest, no, to proszę zwrócić uwagę, mamy antybiotyki, mamy inne kwestie przeciwwirusowe, tak samo leki mamy, ale przecież chorujemy i będziemy chorować, jeśli nie będziemy przestrzegać jak pewne zasad, czyli nie będziemy działać kwestii, no, zapobiegania. To zwróć uwagę, że ospę prawdziwą zlikwidowaliśmy nie dlatego, że mieliśmy leki, tylko dlatego, że powstała szczepionka. Chorobę hejnego Mediny zlikwidowaliśmy nie dlatego, że mamy leki, czy mieliśmy leki, chociaż można by było leczyć w jakimś pewnym momencie, a dlatego, że szczepionka zapobiegła i wyeliminowaliśmy praktycznie tę chorobę z Europy czyli w 2002 roku. Ale także tężec, czy wściekliznę... To wiemy, że szczepionki wiele chorób wyeliminowały z naszego życia i chwała nauce, ale w tym wypadku eksperci i naukowcy mylą się i politycy również. W końcu mieliśmy informację o tym, że zaszczepieni będą bezpieczni. Okazało się, że omikron nie chroni tych, którzy są zaszczepieni przed zarażeniem koronawirusem. W związku z powyższym, czy ta cała strategia szczepionkowa nie jest strategią zatracenia, a nie ocalenia? Panie redaktorze,
nie, że nie chroni, chroni przed ciężkimi powikłaniami, chroni przed hospitalizacją, chroni przed respiratoroterapią, chroni przed zgonami, bo w 80% dramatycznie przegrywają walkę z życiem właśnie pacjenci niezaszczepieni. To są fakty. No, to ale są nie, fakty, ale nie w 80, natomiast... ale panie doktorze, panie pośle, w 80% wśród tych, którzy trafili do szpitala, ale trafia do szpitala 1-2% ludzi, którzy są zarażeni koronawirusem, więc 80% z 2%, a nie ze 100%. No dobrze, ale panie doktorze, jeszcze raz mówię, no przebiegałem albo bezobjawowo, albo skąpoobjawowo, albo bardzo lekko. Proszę zwrócić uwagę, że cały świat to robi. No to przecież, proszę zwrócić uwagę, że to Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael, Wielka Brytania, no są tam wszyscy tak, tacy, no nie wiem, no bardzo mało no, przewidujące, że czwartą dawkę już idzie szczepienia, czy trzecią dawkę, tak zwany booster, czy dawka wzmacniająca, przypominająca. To jest wszystko nauka, to jest, tak działa immunologia, tak działa świat medyczny w aspekcie immunologii, odporności. My wiemy, co to są komórki pamięci immunologicznej, my wiemy, że trzeba przypominać ten antygen, trzeba wprowadzać oczywiście w formie lightowej, tak żeby on tylko tworzył przeciwciała i tak dalej. Także my o tym wiemy wszystkim. To jest nauka, to jest właśnie, to jest potwierdzenie naukowe, to nie jest przypuszczenia, to nie jest intuicja. Medycyna nie może się opierać na intuicji, na przypuszczeniach, na pewnych działaniach, że tak mi się wydaje, albo tak wskazują pewne okoliczności. Medycyna musi się opierać na pewnych faktach. Faktem jest to, że jest wariantowość wirusa, że jest śmiertelność dość duża, że zginęło 5,5 miliona ludzi na całym świecie, że wirus rzeczywiście mutuje, jest zaraźliwy i my musimy przeciwdziałać. No dobrze. A przeciwdziałać możemy tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy mieli odporność populacyjną. Dobrze. Odporność i na pewno nie odporność z postaci odporności tak zwanej, jak pan redaktor powiedział, naturalnej, bo jeśli byśmy tak myśleli, to byśmy przekreślili całą cywilizację naszą życia, żebyśmy powiedzieli tak, niech najsłabsi praktycznie walczą z koronawirusem, my silniejsi, my zdrowsi, my przetrwamy. No tak nie można. No dobrze, ale patrząc z innej strony, no to skoro wirus mutuje, skoro wirus jest groźny, skoro potrzeba czwartej, piątej, szóstej dawki, to i wirusy nie giną, w takim razie będziemy żyli zawsze z koronawirusem, to może od razu zawiesić pewną aktywność ludzi, powiedzieć, zostańcie w domu, wtedy będziecie bezpieczni, będziemy chronić najstarszych, wróćmy do lockdownu i po prostu siedźmy w domu zaszczepieni i wtedy już nie będzie problemu żadnego. Panie doktorze, tak nie można w aspekcie no, pewnej takiej, no, powiedziałbym, sofizmatyki mówić, zakładać fałszywe tezy i jakby no, taką... To jest pytanie. No bo to jest pytanie... Tak, więc panie doktorze, nie, tak nie można. Tak nie można, dlatego że my musimy zapobiegać przede wszystkim. Natomiast dawka może być trzecia i ona już może być skuteczna. Czwarta może dawka przypominająca, wzmacniająca może już być skuteczna. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że ten wirus nawet jak mutuje, no to wiele też, jeśli mamy tak jakby polegać na intuicji, to wiele z tej obserwacji, doświadczeń mówi, że ten wirus, który mutuje, jest może zaraźliwy, ale mniej zjadliwy. No zwrócić proszę uwagę, jak Delta działała, jak działa Omikron. Ale to nie daje pewności, że przyjdzie jakiś moment zmutowania tego wirusu właśnie na wirusa na przykład no, bardziej zjadliwego i bardziej śmiercionośnego. Więc naprawdę tylko i wyłącznie zapobieganie, a zapobieganie i przeciwdziałanie chorobie to jest szczepionki. Nie ma innego leku i nie ma innego sposobu. No ale, ale jeżeli jest lek, który zabezpiecza, przykład kanadyjski, no to wtedy zachorujemy i będziemy mieli leki, panie tak jak normalnie będziemy doktorze. Się leczyć, a nie będziemy musieli panie się szczepić, doktorze. Ani nosić masek, bo to jest pytanie zasadnicze, czy już na zawsze mamy zostać z tymi szczepionkami, czy już zawsze musimy dostarczać 100 milionów dolarów dziennie tym firmom, które produkują szczepionki, czy też nie? Panie redaktorze, amantadyna też rzekomo działa na pierwsze dnie. I proszę zwrócić uwagę, że jeśli 3 miliony 200 jest ozdrowieńców, a z tego 3 miliony
przeszło chorobę bezobjawowo albo skąpoobjawowo, to proszę powiedzieć, że dostanie ktoś na początku amantadynę tym ludziom i byśmy powiedzieli, że 3 200 000 ozdrowieńców wyzdrowiało tylko dlatego, że dostało jakiś tam lek, amantadynę czy Paxlovid, który jest teraz Pfizer ma produkować. Nie ma jeszcze badań naukowych 100% potwierdzających, że taki i taki lek będzie w 100% leczył chorobę COVID-19. Wszystkie pewne kwestie są do pewnych etapów. Na przykład tocilizumab, a więc przeciwciało monoklonalne jest dobre w czasie burzy cytokinowej, ale więc gdzieś w 8-9 dniu. Remdesivir, czy te inne przeciwwirusowe są w pierwszych dniach, ale to jeszcze raz powtarzam, to są pewne etapy tylko. Po drugie, no to proszę zwrócić uwagę, że jeśli tyle jest zakażeń na całym świecie, to wyprodukowanie takich leków, które w pewnych momentach, nie wiadomo, w którym etapie będą skuteczne, no to też jest olbrzymie przedsięwzięcie. A po drugie, oczywiście nie tylko przedsięwzięcie, to muszą być dowody naukowe. No teraz tak, jeśli ktoś mówi, że koncerny farmaceutyczne sponsorują, przekupują wszystkich ekspertów na całym świecie i dlatego my dążymy do szczepionek, to ja mogę powiedzieć odwrotne. To inne koncerny farmaceutyczne przekupują wszystkich na całym świecie, żeby była choroba COVID, żeby mieli i produkowali inne leki, które na tym zarobią. Czyli praktycznie łatwamy się w takich pewnych przypuszczeniach, które są bardzo, bardzo groźne i bardzo nieobiektywne. Ale jednocześnie poszukujemy prawdy, tak jak prawdy poszukiwaliśmy na temat pochodzenia koronawirusa. Wychodzi na to, że nie tylko szczepionki ludzie wymyślają, ale i koronawirusy, które potem wyciekają z laboratorium albo takim, albo innym sposobem. Premier stanie teraz przed dylematem i minister zdrowia. Będzie piąta fala, minister zdrowia mówi 60 tysięcy do 100 tysięcy zakażeń dziennie. Jak pana zdaniem powinien się zachować rząd? Jakie powinien przedsięwziąć kroki? Rząd zachowa się i pan minister stosownie i odpowiedzialnie. Ale jak powinien? Sposób. No to więc właśnie mówię, więc przede wszystkim dalej szczepienia i jeszcze raz szczepienia i to jest warunek sine qua non naszego powodzenia i wygranej walki z tym śmiercionośnym wrogiem. Druga sprawa oczywiście pewne będą, nie wykluczam pewnych restrykcji. Nie wiem, czy chodzi o lockdowny, ale oczywiście cały czas zasada maseczki, dezynfekcja i dystans jak najbardziej. No i przede wszystkim zdrowe rozsądek wszystkich nas, wszystkich, no bo praktycznie to nie tylko rząd walczy, ale my wszyscy powinniśmy walczyć. To powinno być takie ruszenie powszechna mobilizacja. To nie jest tak, że rząd odpowiada tylko i minister odpowiada, to my wszyscy odpowiadamy, bo jeśli rząd prawidłowo działa, ma strategię, koncepcję prawidłową, minister zdrowia również, którego pełni popieram jego koncepcję, strategię, no to tak samo my musimy też pewne od siebie wymagać. To nie możemy cały czas tylko narzekać i tylko defetyt świat i praktycznie świat się spustoszeniem w pewnych kwestiach zdroworozsądkowych. Więc to wymaga od nas wszystkich walki, dlatego gdybyśmy mieli opozycję zdrową w sensie takim, że jesteśmy teraz wszyscy razem, jesteśmy wszyscy, bo potrafimy się jako naród jednoczyć w pewnych kryzysowych sytuacjach i pewnych momentach krytycznych i to właśnie na co ten moment powinniśmy wszyscy, jak jeden mąż, jak jeden człowiek w Polsce, czy to opozycja, czy opozycja, czy wierzący, niewierzący, czy dorosły, czy starszy, powinniśmy właśnie stanąć do walki z koronawirusem. Natomiast nie utyskiwać, nie narzekać, krytykować i praktycznie powinniśmy stanąć do jednej walki. Ale stanąć do walki to znaczy co zrobić? Poddać się szczepieniom to, co nauka mówi i co cały świat robi. Jeśli w świecie podano 9 miliardów dawek, to ten świat eksperymentuje? Czy ten świat oszalał? Cały świat. Wie, czy świat oszalał, czy nie oszalał? Są takie, bym powiedział, cechy świata, które mówią o tym, że on oszalał jednak mimo wszystko. No ale ja mówię w kwestii medycznej, nie mówię w kwestii chociażby Zielonego Ładu, czy tam pewnych kwestii przyrodniczych, natomiast mówię o medycynie. Nie może być tak, że podano 9 miliardów dawek w świecie najbogatszych państw, najbardziej rozwiniętych państw, którzy mają cywilizację, wydaje się, bardzo wysoką, żeby ktoś
albo coś działało ponad to, że chodzi o rzucie ludzkie o zdrowie. I to jest to właśnie pytanie, bo podano 9 miliardów dawek szczepionki i czytamy, piąta fala już tu jest. Milion osób dziennie zaczyna chorować na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Te liczby są, byliśmy zamknięci, kiedy było 100 osób chorych na koronawirusa w Polsce, czy 1000 osób, a teraz ma być 60 tysięcy dziennie. I co? I co mamy zrobić? Co to znaczy stanąć do walki? Panie redaktorze, sam pan wspomniał, że piąta fala, a gdyby nie było szczepionek, gdyby nie było tych restrykcji, moglibyśmy już trzeciej fali i czwartej już nie doczekać w ogóle. Moglibyśmy tak polec, jak ospie prawdziwej legły miliony istnień ludzkich na całej kuli ziemskiej. I mogliśmy na przykład piątej dawki już nie doczekać, bo moglibyśmy już naprawdę być dziesiątkowani i tak dalej. Także bardzo ufajmy w naukę, wiedzę medyczną, I praktycznie ufajmy w to, co mówią naukowcy i to, co robi większość, cały świat praktycznie robi. Musimy mieć pewne zaufanie, jeśli oczywiście to jest takie, mówimy rząd, minister i tak dalej. Ja podaję przykład taki cały czas w rodzinie. Załóżmy, że mąż jest ekstremalnie przeciwnikiem szczepień. Żona jest ekstremalnym zwolennikiem szczepień. To co rząd, to co minister ma zrobić w tym momencie? Co ma zrobić? To są sprawy, które trzeba wyważać. Trzeba być bardzo racjonalnym, ale też zdeterminowanym. I my mówimy, cały czas zachęcamy, apelujemy, prosimy, błagamy wręcz, a jednocześnie będziemy w jakimś momencie dawali nie tylko przywileje, ale też jeszcze być może obowiązki. Teraz wyszło rozporządzenie ministra zdrowia, że wszyscy medycy, nie medycy pracujący w szpitalach, aptekarze pracujący w szpitalach, studenci będą musieli być do 1 marca zaszczepieni. To jest też pierwszy krok i pierwsze wyzwanie, takie powiedziałbym cywilizacyjne. Być może potem przyjdą następne grupy. Na razie skupiamy się na grupie. Ale to wtedy słowa prezydenta, że nie będzie obowiązkowych szczepień w Polsce, zostaną podważone i prezydent wyjdzie na niewiarygodnego polityka. Panie redaktorze, na razie nic nie mówimy o obowiązkowych szczepieniach w Polsce. Absolutnie nie mówimy. Ale kolejne grupy. Ale kto wie, właśnie jak będzie piąta, szósta fala, to może nawet ci, którzy byli sceptykami, którzy byli wielkimi przeciwnikami, mogą sami nawoływać właśnie do pewnych działań, dlatego że okaże się, że w rodzinie ktoś umiera, u sąsiada ktoś umiera, wśród bliskich ktoś umiera i tak dalej, i tak dalej. I w takim razie być może my nie wiemy, jakie, musimy zawsze reagować na zmieniające się okoliczności, czasami okrutne okoliczności. My musimy to rejestrować i odpowiednio działać. Ale może te słowa, których użył pan poseł na samym początku rozmowy, przerażająca, niepokojąca, może takie słowa są niepotrzebne, bo może to wcale nie jest ani przerażające, ani niepokojące, tak, ale przerażające to są za mocne słowa, których używamy sami, zaczynamy się bać i w końcu z powodu chorób psychicznych polegniemy w domu, nie koronawirus, a choroby psychiczne nas wykończą. Panie doktorze, jeśli 100 tysięcy w Polsce umarło ludzi z powodu COVID-19, to jest tak, jak ja jestem w Kołobrzegu, to dwa miasta jak Kołobrzeg. Jeśli w świecie 5,5 miliona umarło, to jest taka Norwegia albo na przykład Finlandia. Znika z powierzchni ziemi, to trzeba być przerażonym. Trzeba być przerażonym i trzeba działać bardzo odpowiedzialnie, ale jednocześnie w sposób taki zdeterminowany. My oczywiście wprowadzamy, przecież ta ustawa, projekt ustawy, w której jestem współautorem, ona nie ma żadnego przymusu, nie ma żadnej segregacji, bądź Boże, i tak dalej, ale ma pewien taki imperatyw podświadomego obowiązku szczepienia się, bo jeśli będę musiał mieć albo test, albo będę zaszczepiony, albo będę miał status uzdrowieńca, to w jakimś momencie wszyscy będziemy patrzyli, że firma, zdrowie, gospodarka, to oddziałuje wzajemnie, wszystkie relacje zazębiają się wzajemnie i tylko taka wspólna odpowiedzialność, wspólna solidaryzm taki społeczny
to tylko możemy wtedy wspólnie to pokonać. I my dajemy, my robimy ten pierwszy krok razem z panem ministrem Adamem Niedzielskim, którego, no mówię, strategię, koncepcję w pełni popieram. Więc no, robimy oczywiście stosownie do zmieniających się okoliczności, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, no proszę mnie wybaczyć, ale jeśli my mamy pierwsze czytanie w Sejmie i Konfederacja no, mobilizuje agresywnych przeciwników i my musimy salwować się ucieczką przez tunele sejmowe, no to proszę zwrócić uwagę, jaka to jest okrutna rzeczywistość na zewnątrz, tak? My musimy to wszystko rejestrować i praktycznie stosownie się zachowywać, tak? Też nie możemy tak się zachować, jak nasi no, okrutni no, przeciwnicy, w sensie takim, że to jest po prostu, nie ma tutaj dialogu żadnego, nie to, ma tutaj to, wymiany zdań. Tam to, jest, że każdy, agresja. Każdy powinien się zachować stosownie, to jest oczywiste, ale z drugiej strony, jak ma pan zdjęcia z ulic z Amsterdamu, kiedy pies rzuca się na człowieka, który nie chce się zaszczepić i chce to wyrazić w czasie manifestacji publicznej, kiedy pan widzi policję we wszystkich miastach, w wielu miastach europejskich, która atakuje tych, którzy protestują, no to też budzi zdziwienie, bo niektórzy uważają, tak, że tutaj chodzi o fundament tak na dobrą sprawę, czyli tak, o wolność wyboru. Ja wybieram, tak? Wybieram, czy się szczepię, wybieram, czy pracuję, wybieram się, czy jestem radiowcem, wybieram, czy jestem radiowcem, czy posłem, czy lekarzem, czy weterynarzem. Wszystko jedno, że wolność wyboru jest tą ważną cechą, której bronimy, tak? Wolność, to słowo. Tak. I teraz, tak, teraz nie chcemy, żeby ktoś powiedział, no dobrze, ale wolność w określonych sytuacjach, a w określonych sytuacjach nie. To panie redaktorze, jak pan wolny taki jest, to dlaczego pan nie chodzi w stroju Adama po ulicach? Bo nie mam takiej potrzeby. Mam wolność wyboru. I zabronimy. Panie redaktorze, wolność bez odpowiedzialności to jest czysty egoizm. Wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Po drugie, wolność w państwie demokratycznym, nawet w konstytucji to jest napisane, że w pewnych okolicznościach, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, może być ograniczona na podstawie ustawy. Po drugie, państwo ma obowiązek, artykuł 68 konstytucji, ustęp 4, ma państwo obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. To jest obowiązek państwa. I oczywiście to, co pan powiedział na ulicach, to jest oczywiście trzeba ubolewać i trzeba protestować przeciwko, bo tak nie może być, żeby właśnie w okresie demokracji, no żeby właśnie pies targał człowiekiem, który ma inne zdanie. To jest prawda. Absolutnie to ubolewam nad tym i praktycznie wszyscy to potępiamy. Natomiast musimy być tą wolność rozumieć prawidłowo. Wolność, tak jak powiedziałem, bez odpowiedzialności to jest czysty egoizm, to jest po prostu slogan, to jest puste słowo wtedy. Także my musimy być odpowiedzialni wobec siebie i wobec innych, wobec najbliższych i wobec narodu, wobec Polski, wobec świata. I tak ja to rozumiem. Oczywiście i tutaj ja mam pewne argumenty, pan redaktor ma pewne argumenty, ale co jest ważne na koniec? Na końcu ważne jest życie, wartości pewne. Jeśli Rada Medyczna podaje się do dymisji, tak, no to ja pytam, tak, oczywiście w trudnym okresie czasu podziękowania za tym i tak dalej, ale pytam się w takim razie, no to gdzie jest solidarność? Lekarz ma mieć przede wszystkim solidarność z pacjentem. Dobro pacjenta jest najwyższym prawem. Salus aegroti suprem alex esto. To jest najważniejsze. Potem solidarność z lekarzem, solidarność ze służbą zdrowia. Pacjent jest najważniejszy. My musimy dbać o dobro pacjenta i wszystko robić. To, co nam wiedza mówi, to nasza sztuka, nasze powołanie, nasza empatia, nasza potrzeba niesienia ulgi w cierpieniach, że pacjent jest najważniejszy, że zdrowie jest najważniejsze. To jest największa wartość społeczna, a nie dobre samoczucie moje, czy lekarza, czy polityka. Profesor Wolniewicz kiedyś udowodnił studentom filozofii, że nie zdrowie jest najważniejsze, tylko właśnie wolność jest najważniejsza. Gdyby było zdrowie najważniejsze, nikt nie zapisałby się i nie poszedł na walkę i nie byłby w Armii Krajowej, skoro dla niego najważniejsze byłoby zdrowie, bo będąc w lesie partyzantem czy walcząc o wolność, narażamy swoje zdrowie na niebezpieczeństwo, ale to już by była filozofia.
filozoficzna. No tak, ale panie doktorze, ale chory, który nie może iść, to jest, nie pójdzie walczyć, tak? To jest prawda, może przesadziłem z tym cytatem z profesora Wolniewicza, to inny cytat, panie pośle. Koronawirus będzie krążył jeszcze przez wiele lat, ale fala związana z wariantem Omikron powinna być ostatnią, która wiąże się z licznymi ograniczeniami, powiedział szef koncernu farmaceutycznego Pfizer, czyli jądro nauki się wypowiedziało tego wszystkiego, że ta fala Omikronu będzie falą ostatnią. To może po prostu załóżmy, że to jest ostatnia fala i już. No życzymy sobie, żeby to była ostatnia fala, panie redaktorze, bardzo, bardzo solennie, no ale to jest tylko życzenie. My musimy być przygotowani na wszystkie warianty i wszystkie opcje. Jedną opcją najważniejszą i udowodnioną to jest to, że szczepionki są dobrodziejstwem i szczepionki zapobiegają bardzo groźnym chorobom zakaźnym. I to jest fakt, i to jest dowód, to jest historia. Państwo Inków, Majów, Azteków nie wyginęli dlatego, że tam mieli potężną broń konkwistadorzy hiszpańscy, tylko dlatego, że zawieźli broń biologiczną, wirus grypy, wirus ospy prawdziwej. Dlatego wszyscy, całe imperia potężne wyginęły. Tak samo tutaj my musimy wiedzieć, że my musimy być mądrzy historią i nauką. To mówi nam, że szczepienia i tylko szczepienia. Bo jeśli nie szczepionki, to co właśnie? To co? Jeśli mieliśmy wysłuchanie publiczne, oprócz tej agresywnej, wulgarnej narracji, nie było żadnego głosu jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Bo ja rozumiem, że ktoś mówi, że nie, absolutnie nie. No ale podaj sposób, podaj jakikolwiek wariant inny, podaj alternatywę. Nie. Krytykę każdy potrafi, bo to jego nic nie kosztuje, a wręcz przeciwnie, zyskuje pewne jakieś tam grono swoich zwolenników. Natomiast proszę być odpowiedzialnym. Jeśli ktoś mówi, że nie szczepionką, to powinien powiedzieć, dlaczego nie i co w zamian. Tak jak pan redaktor powiedział, bo to też jakby tutaj jestem sposób pewien zrozumieć, że są leki. No tylko te leki, gdyby były leki skuteczne i stuprocentowo zapobiegające, żeby nie rozprzestrzeniała się ta choroba, to rzeczywiście moglibyśmy. No ale przecież mamy leki, inne dziesiątki leków, a musimy zapobiegać. No przecież dlaczego mamy przecież bardzo dobrą kardiochirurgię, inwazyjną kardiologię, która jest jedną praktycznie prawie w świecie dobrze rozwinięta, ale przecież musimy zapobiegać chorobie wieńcowej, tak? I to jest jeszcze jeden aspekt całej pandemicznej historii, czyli to, co się dzieje w służbie zdrowia z innymi chorobami, z tymi pacjentami, ale to już temat na inną rozmowę. Wróćmy do ustawy. Będą bezpłatne testy. 1 mld zł rząd przeznaczy na te darmowe testy. Będą te testy, które można kupić w aptece, czy to który rodzaj testów będzie można wykonać? Tak, panie redaktorze, to będą zarówno testy molekularne PCR, czyli PCR-y, jak testy antygenowe również, także będzie wybór normalny. Będzie to wszystko właśnie finansowane ze środków publicznych. Tak jest zapisane w projekcie ustawy, że nieodpłatnie finansowane ze środków publicznych. Będzie specjalne rozporządzenie ministra zdrowia, które ta ustawa daje taką delegację do rozporządzenia pana ministra zdrowia i będą też odstęp czasu będzie określony, bo prawdopodobnie trzeba będzie wykonywać te testy, jeśli ktoś nie będzie chciał się zaszczepić albo nie będzie miał statusu ozdrowieńca, będą co dwa razy w tygodniu, a więc bezpłatne dla pracowników i tylko tych, którzy na przykład będą się też chcieli, mimo to, że będą zaszczepieni albo będą mieli status ozdrowieńca, jeśli będą mieli taką potrzebę, też będą mogli wykonać taki test bezpłatnie. Mamy, jak pan redaktor zauważył, mamy 1 mld zł zabezpieczonych na projekt tej ustawy, a więc właśnie, promujemy testowanie, promujemy jakby dbanie o siebie i o innych. I o firmę, ale to jest możliwość, a nie konieczność. Nie jest tak, że pracodawca będzie zmuszony, tylko będzie mógł. Jak będzie chciał, będzie mógł. Panie redaktorze, dlatego właśnie powiedziałem, że to jest bardzo wyważony projekt ustawy, bardzo koncyliacyjny, a więc w aspekcie takim, że
pracodawca będzie miał możliwość, niekonieczność, będzie miał możliwość poproszenia czy zażądania właśnie od pracownika no, tego ujemnego, ważnego testu. I jeszcze raz podkreślam, nie będzie prosił go o zaszczepienie czy ozdrowieńca, tylko będzie go prosił, proszę pokazać ważny, ujemny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. I to będzie jakby główny argument, i to jest główny argument i główna osi naszego projektu ustawy. Natomiast oczywiście nie będzie musiał robić tego testu. Jeśli pokaże, jest zaszczepiony, będzie miał status ozdrowieńca. Oczywiście tam jeszcze mamy jedną kwestię, którą zresztą prędzej zgłosiłem jeszcze na samym początku, że czy istnieje taka możliwość, żebyśmy określili stosowne miano przeciwciał, które chroni osobę przed zakażeniem. I szczerze mówiąc, jako lekarz też i jako pewny obserwator, nie jestem przekonany, czy jest takie miano przeciwciał, które powiemy, że absolutnie to miano przeciwciał zabezpiecza przed ponownym zakażeniem. I też nie wiemy, w jakiej kolejności, w jakim odstępie czasu musielibyśmy to powtarzać, te miano przeciwciał. Ale to jest inna kwestia. Tak jak inną kwestią jest i kwestia do sprawdzenia, jeśli chodzi o historię Majów i Azteków, od czego zginęli, czy od broni Hiszpanów, czy od zarażenia się grypą. Ale to są już prace naukowe, panie redaktorze. No, jest udowodnione. I udowodnione też, żeby Hiszpanie brali w tym czynny udział, a nie tylko. Ja bym powiedział tak, sposób świadomy lub nieświadomy. Panie pośle, to na zakończenie, bo na pewno minister zdrowia radzi się też posła, lekarza, współtwórcę ustawy, jak się zachować, kiedy ta fala osiągnie 30 tysięcy dziennie. Czy wprowadzić lockdown? Czy pan by doradził ministrowi, żeby ten lockdown wprowadzić, czy też nie? Panie redaktorze, oczywiście, bo my współpracowaliśmy przy tworzeniu tej ustawy, przecież nie tylko posłowie to tworzyli, ale oczywiście Ministerstwo Zdrowia. Byliśmy w ciągłym kontakcie z panem ministrem Adamem Niedzielskim i całym zapleczem wiceministrów i niektórych jeszcze pewnych ekspertów, i to był taki wspólny nasz projekt. Natomiast oczywiście my będziemy zachowywać się po prostu, jak powiedziałem na początku, odpowiedzialnie, tak? A więc to będzie też taka swoista burza mózgów, tak? No bo to nie podejmie prawdopodobnie jeden człowiek decyzję na podstawie pewnych opinii ekspertów, takiej szybkiej opinii, ale opinii takiej opartej na pewnej racjonalności, pewnej pragmatyce i pewnej historii i też nauce przede wszystkim. No i zachowamy się stosownie, czyli praktycznie... Czyli jak? Jeśli będzie 66, przede wszystkim musi być wydolna służba zdrowia. A więc to, co dotychczas robimy z pomocą wszystkich wojewodów i z całego rządu, robimy to, że zabezpieczamy przede wszystkim pomoc medyczną, fachową pomoc medyczną. Człowiek musi wiedzieć, że nawet w tej poważnej chwili ma zdecydowanie szybką, natychmiastową pomoc fachową medyczną. Czyli musimy zabezpieczyć łóżka, musimy zabezpieczyć respiratory, musimy zabezpieczyć leki, które właśnie mówimy, podajemy w pewnych etapach i u pewnych pacjentów. No to jest przede wszystkim wydolna służba zdrowia. To jest bardzo trudne na ten okres, bo wiemy, że niewiele krajów, które są zasobniejsze, bardziej rozwinięte, praktycznie w pierwszej etapie choroby COVID, praktycznie załamał się system WIDE Włosi, nawet Hiszpania i tak dalej. Także tu musi być przede wszystkim służba zdrowia zabezpieczona i cały ten. Natomiast druga sprawa, będziemy musieli podjąć pewne działania właśnie ograniczające rozprzestrzenianie się tego wirusa, a więc być może to, co pan redaktor mówił, być może pewne restrykcje, obostrzenia. Ja nie przewiduję pewnego lockdownu, bo podejrzewam, że pewne kwestie według doświadczenia i pewnej takiej krótkiej historii widzimy, że to też jeszcze jest inne działanie, inne
kwestie typu, co pan redaktor powiedział, no, psychoemocjonalne, również gospodarcze, ekonomiczne, społeczne kwestie. Musimy wszystko wziąć pod uwagę, tak, że tutaj właśnie ta, mówiłem, ta burza mózgów, taka szybka burza mózgów, ale musimy pewne okoliczności też wziąć pod uwagę, żebyśmy nie zatracili ogląd całej rzeczywistości, która w pewnych momentach może być bardzo przykra dla wszystkich. Czyli jeszcze raz, służba zdrowia nade wszystko musi być gotowa, musi być przygotowana, łącznie z szpitalami tymczasowymi, łącznie z rezerwą i tak dalej, oczywiście maseczki, te wszystkie dezynfekcje, płyny i tak dalej. Potem kwestia ograniczeń, obostrzenia. No zobaczymy, co też świat robi. Świat widzi pan to, że godzina policyjna, lockdowny miejscowe, zamykanie się całkowite. No musimy być i w drugą stronę odchodzenie. I w drugą stronę Duńczycy, którzy odchodzą od restrykcji mimo fali. Anglicy po doświadczeniach oczywiście premiera, który robił imprezy wtedy, kiedy wszystkim zakazał, też jest skłonny do tego, żeby znieść pewne ograniczenia. Zobaczymy, panie pośle, jak to wszystko będzie wyglądało za chwilę, tak? Tak, zobaczymy, no ale mam nadzieję, jestem pewien, że jako rząd, jako Ministerstwo Zdrowia, też jako władza, bo powiedziałbym też ustawodawcza, no zachowamy się roztropnie, zachowamy się mądrze i odpowiedzialnie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, która miała trwać 15 minut, a trwała 30 ponad minut. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Czesław Hoc, poseł i lekarz, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wneta. Do studia niespodziewanie przybył Konrad Mędrzecki. Szef kuchni poleca. A gdyby ktoś z państwa wylądował w najbliższym czasie w Madrycie, to łaskawej państwa uwadze polecam retrospektywną wystawę René Magritte'a, jednego z najsłynniejszych surrealistów. Wystawa ma miejsce w słynnym muzeum Thyssen-Bornemisz w samym sercu Madrytu. Dojazd autobusami między innymi 10:27. A bilety w jakiej cenie? O tym się państwo przekonają, jeżeli dolecą państwo do Madrytu. Patrzę na zegarek. Rzeczywiście jest godzina. Konrad Mędrzecki, bardzo serdecznie dziękuję za wskazanie kierunku podróży. Madryt, bardzo piękne miasto, którego nigdy nie widziałem, ale tak przypuszczam. Real Madryt, bardzo dobra drużyna, choć gorsza od Barcelony. 8:56 na zegarku. Mieliśmy porozmawiać z Mirosławem Dynakiem, przyjacielem, górnikiem ze Śląska. Zrobimy to jutro, bo już dziś pozostaje nam rzut oka, a nawet już nie możemy. Proszę czytać gazety, bo warto czytając. Wróćmy do takiego systemu klasycznego. Klasyczny świat. Człowiek wstaje rano, pije kawę, kupuje gazetę ulubioną. Dosyć trudno jest teraz mieć ulubioną gazetę, ale i potem szuka takich informacji w tej gazecie, której nie może znaleźć w internecie. Takie informacje są, ale teraz na przykład można zobaczyć zdjęcie Poroszenki, można zobaczyć, jak ktoś jeździ na nartach, są zdjęcia, przyszłość Johnsona wisi na włosku i przerażona jego minę, Guantanamo wciąż działa. Tak przerzucam kartki w Rzeczpospolitej, żeby lepszy lockdown niż tysiące zgonów i tak dalej. Warto czytać gazetę, ale oczywiście najbardziej warto słuchać Radia Wnet. Po wiadomościach i Adrianie Kowarzyku będzie studio Bejrut. Dowiemy się, jaka jest temperatura w Libanie, i ta polityczna, i ta prawdziwa temperatura. Za naszymi oknami jest zimno, ale pięknie szykuje się bardzo piękny dzień i dlatego pójdziemy późno spać.